motoru, z żużlowego lubelskiego motoru. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy przeciwnik, renomowany mistrz kraju w roku ubiegłym, dawna Sparta, obecnie WTS Wrocław. Tysiące lubelskich kibiców, no ale wiadomo, Speedway w Lublinie cieszy się ogromnym powodzeniem. Każdy chciałby wygrać i my również, ale to jest sport i się okaże na końcu, kto wygra. W jakim składzie startujecie? No nie najsilniejszym, uważam, że wyrównane są składy, dlatego że w barwach motoru nie ma Stenki, Darka i Muszyńskiego. U nas nie ma kadrowicza Piotra Barona, który leczy kontuzję Obojczyka. W ubiegłym roku Sparta przegrała. No w ubiegłym roku przegraliśmy do 13 wyścigu. Toczyliśmy równorzędną walkę, ostatnie 3 wyścigi pechowo przegraliśmy praktycznie 15 do 1, no i tu była przede wszystkim ta porażka. Co pan sądzi, panie trenerze, o stanie lubelskiego toru? No to jest tor nie do walki w zasadzie, dlatego że zrobiony jest wyjątkowo pod gospodarzy, bardzo twardy, no niewidowiskowy, no ale to się tak robi dla gospodarzy. Zawsze gospodarz chce zrobić tor dla siebie jak najlepszy i nie dziwię się im. Nasz dawny, dobry znajomy, obecnie czołowy zawodnik Wrocławia, Darek Śledź. Jaki będzie wynik? Nie no, trudno jest przewidzieć wynik. Wszyscy znamy wartość motoru, zwłaszcza w meczach u siebie rozgrywanych w Lublinie. Ja myślę, że każdy wyścig będzie bardzo ciężki, ale liczymy na to, że pokażemy się z dobrej strony. Ile punktów zamierzasz zdobyć? Mam nadzieję, że jak najwięcej. Lider drużyny lubelskiej, Marek Kępa. Trudny to będzie mecz? No, myślę, że będzie mecz wyrównany, bo jest mistrz Polski w najsilniejszym składzie. Także walka będzie bardzo wyrównana i dużo emocji dla kibiców. Wynik końcowy powinien być korzystny dla nas, ale jak będzie to? Po meczu. Robert Jucha, w roku ubiegłym doskonała jazda przeciwko wrocławskiej Sparcie. A w tym? W tym roku także staram się jeździć jak najlepiej. No, trochę narzekałem na początku na sprzęt, ale teraz wydaje mi się, że już do sobie dopracowałem. No i że wszystko będzie jak najlepiej. Będę mógł tak samo wygrywać i dobrze jeździć jak w tamtym roku. Zawody zapowiadają się jako bardzo wyrównane, no ale Sparta ma przewagę. Przewagę? Przewagę teoretycznie personalną. No będziemy starali się wygrać te zawody jak i w tak samo jak i w tamtym poprzednim meczu. Też teoretycznie Apator miał lepszy skład, a jednak udało nam się wygrać. No, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I oto już prezentacja zawodników. Dawna Sparta, Polsat Wrocław, teraz WTS z numerem pierwszym. Z numerem pierwszym wielokrotny internacjonał duński Tommy Knudsen. Doskonały motocyklista, ulubieniec Wrocławia, także serdecznie przyjmowany na innych torach. Z dwójką towarzyszyć mu będzie Henryk Piekarski. Z numerem trzecim szalenie sympatyczny zawodnik, zasłużony dla polskiego speedwaya, Wojciech Załuski. Z czwórką Zbigniew Lech. I numer piąty, doskonale znany lubelskim kibicom, Dariusz Śledź, wybrał Wrocław. No cóż, z szóstką młodziutki Bartłomiej Bardecki zastąpi kontuzjowanego Piotra Barona. Z numerem siódmym na plastronie Waldemar Szuba. I z numerem ósmym Krzysztof Jankowski. A sędziuje dzisiejszy mecz pan Józef Rzepa z Krakowa, doświadczony arbiter. I drużyna motoru. Z dziewiątką Marek Kępa, jeżdżący w tym sezonie bardzo dobrze, skutecznie i efektownie. Z dziesiątką Robert Szewczyk, którego doskonały występ pamiętamy w meczu z toruńskim Apatorem. Z numerem 11 Robert Jucha, w tamtym roku bardzo wysoka forma, a w tym no tak sobie. Z dwunastką Jerzy Mordel, po kontuzji Obojczyka już sprawny. Z trzynastym Australijczyk Lee Adams, mistrz świata juniorów sprzed 2 lat. Z czternastką Robert Dados, młodziutki zawodnik, on dopiero rozpoczyna
żużlową karierę z 15 Paweł Staszek i z numerem 16 Robert Birski. Kilkanaście tysięcy widzów na lubelskim torze, no ale wiadomo, wrocławska Sparta jest przeciwnikiem bardzo atrakcyjnym. Widzieliśmy już tutaj w Lublinie żużlowców wykonujących rundę honorową per pedes. Widzieliśmy już ich na wozach drabiniastych. Proszę Państwa się nie śmiać, ale tak kiedyś było. Było na pięknych XVIII-wiecznych powozach konnych. Jedno okrążenie. A dzisiaj... A dzisiaj lubelscy strażacy zafundowali tutaj lubelskim kibicom przejazd prawdziwym wozem strażackim. No może być i tak. Przejadą się, dojadą do parku maszyn i zaraz zawody się rozpoczną. No cóż za kanonada ze sztucznych ogni. Racja, ale tam trzeba uważać, proszę Państwa. Mówię tutaj głośno w kierunku organizatorów, bo to wszystko pali się, spadając na głowy widzów. Może być nieszczęście. No ale jest to dosyć uroczyste otwarcie dzisiejszego spotkania. Przypomnę, lubelski motor podejmuje drużynę ubiegłorocznych mistrzów Polski, wrocławski WTS. Przypomnę aktualną tabelę pierwszej ligi. Dość niespodziewanie prowadzi Unia Tarnów przed toruńskim Amatorem i właśnie dzisiejszym gościem zawodów w Lublinie, zespołem WTS z Wrocławia. W kasku żółtym Tomek Knudsen, w czerwonym Marek Kępa, w białym Henryk Piekarski i w niebieskim Robert Szewczyk. Taśma w górę i szalona walka, proszę Państwa, między Markiem Kępą, którego teraz wyrzuciło pod bandę. No proszę, wrocławianie, ale tu atak szalony w kasku niebieskim Roberta Szewczyka w dalszym ciągu. WTS. Przed Piekarskim. Marek Kępa, który doskonale tutaj walczył z Duńczykiem, troszeczkę się zagubił. Zjechał do bandy i oto na czele zawodnicy zespołu mistrza Polski. Kępa będzie z całą pewnością atakował Henryka Piekarskiego. Żużel nam tutaj bardzo doskwiera. Dostajemy prosto w oczy to wszystko, co wyrzucają tylne motocykle, tylne koła motocyklistów. I oto atak Marka Kępy. Tomek Knudsen, drugi Kępa, trzeci Piekarski, któremu w tym momencie motocykl odmawia posłuszeństwa przed samą metą. I niespodziewanie po pierwszym wyścigu 3-3 za zwycięstwo duńskiego żużlowca Tomi Knudsena przed Markiem Kępą i Robertem Szewczykiem. 3-3, proszę Państwa, po pierwszym wyścigu. Zapisujemy 3 punkty Knudsenowi, 2 punkty Markowi Kępie, 1 Robertowi Szewczykowi, a niestety Henryk Piekarski miał pecha i dojechał do mety, ale z zerowym dorobkiem. Mamy wyścig drugi w kasku żółtym. Wojciech Załuski w czerwonym, Robert Jucha w białym, Zbigniew Lech i w niebieskim Jerzy Mordel. Wystartowali. Znowu ciasto, proszę Państwa. A
A tu się przewrócił na pierwszym wirażu Zbigniew Lech, a na czele Wojciech Załuski, atakowany przez Jerzego Mordela. Wyścig zapewne zostanie przerwany, tak? Niebezpieczeństwo na torze, ponieważ wywrotka Zbigniewa Lecha stwarzała zagrożenie dla pozostałych konkurentów. No a więc zgodnie z naszymi przypuszczeniami sędzia nie dopatrzył się tutaj przewinienia Lecha i w pełnym zestawieniu wystartują żużlowcy do drugiego wyścigu. Wojciech Załuski w kasku żółtym, w czerwonym Robert Jucha, w białym Zbigniew Lech i w kasku niebieskim Jerzy Mordel. Troszeczkę zawody przeciągają nam się w czasie, ale w tym momencie taśma poszła w górę. I najlepiej, proszę Państwa, Wojtek Załuski. Wojciech Załuski, dalej za nim lubelska para. W kasku czerwonym Robert Jucha, w niebieskim Jerzy Mordel, na ostatniej pozycji Zbigniew Lech. Oto kolejność tego wyścigu po drugim okrążeniu. Wojciech Załuski i dalej Jucha z Mordelem. Teraz Mordel wysforował się na drugą pozycję, ale lublinianie starają się zespołowo zablokować przebicie się do przodu Zbigniewa Lecha. Na razie mu się to udaje, a na czele z dużą przewagą Wojciech Załuski, w kasku czerwonym Robert Jucha, w kasku niebieskim Jerzy Mordel, którego start w dzisiejszych zawodach do ostatniej chwili stał pod dużym znakiem zapytania. I mamy kolejny remis 3-3 za zwycięstwo dla wrocławskiego WTS-u Wojciecha Załuskiego. Na drugiej pozycji Robert Jucha, na trzeciej Jerzy Mordel, bez punktu Zbigniew Lech. 3-3 w wyścigu drugim, a właśnie po dwóch gonitwach 6-6, a więc jak dotąd w Lublinie remisowo. A rezultat pierwszego wyścigu, który wygrał Tomek Knudsen, 74 sekundy i 32 setne w stosunku do rekordu toru wynoszącego 67 sekund i 85 setnych, należącego od 2 lat do Hansa Nielsena. No jest to duża różnica czasu. W wyścigu trzecim pojadą w kasku czerwonym Australijczyk Lee Adams, w żółtym obok niego Dariusz Śledź, w kasku niebieskim Robert Dados i w białym Bartłomiej Bartecki, o którym to młodziutkim zawodniku jeszcze niewiele wiemy, no ale jeżeli startuje już i zastępuje Piotra Barona, to musi być to obiecujący motocyklista. Bardzo ostra walka między Śledziem a Australijczykiem Adamsem. Śledź tutaj kiknął kozła na lubelskim torze. Stało się to w pierwszym wirażu. I wyścig zostaje, proszę Państwa, przerwany. Powtórzony mamy wyścig trzeci. Upadek Dariusza Śledzia i wykluczenie go przez sędziego w powtórce. Przypomnę, w kasku czerwonym Australijczyk Lee Adams. Obok niego tor wolny, opuszczony przez Dariusza Śledzia. W kasku niebieskim Robert Dados i w białym Bartłomiej Bartecki. Najlepiej wyczuł start Lee Adams, a za nim lubelski junior Robert Dados. Na trzeciej pozycji Bartek Bartecki. No i tak ten wyścig powinien się zakończyć. Dados za Adamsem,
A coraz więcej dystansu do prowadzących zawodników motorów w tym wyścigu traci Bardecki. Teraz śmiały atak Tadosa. Oczywiście australijski motocyklista pozwala swojemu koledze klubowemu na takie manewry. Być może pozwoli mu nawet zameldować się na mecie jako pierwszemu. W trakcie kilkuletniej ligi żużlowej, ekstraklasy żużlowej w motorze mieliśmy kilka przypadków. Na przykład Hans Nielsen wypuszczał przed siebie młodszego z kolegów, ale tym razem Lee Adams na pierwszym miejscu mija linię mety, za nim Robert Dados, a na trzeciej pozycji Bartłomiej Bardecki z Wrocławia i dublet dla żużlowców motoru 5-1 w trzecim wyścigu i po trzech startach 11-7 dla gospodarzy. Wyścig czwarty w kasku niebieskim tuż przy krawężniku. Paweł Staszek w kasku białym, Waldemar Szuba z Wrocławia w czerwonym, Robert Jucha i najbliżej siatki ochronnej w kasku żółtym Wojciech Załuski, taśma w górę, wystartowali Wojtek Załuski. Ale za nim Paweł Staszek, a tutaj ściął do krawężnika Robert Jucha, Waldemar Szuba na razie na ostatniej pozycji, a na czele tego wyścigu Wojciech Załucki. Rutynowany, bardzo lubiany motocyklista, wypracował sobie już bardzo dużą przewagę i mknie, proszę Państwa, na czele tego wyścigu Wojciech Załucki. Za nim w kasku czerwonym Robert Jucha, w niebieskim Paweł Staszek i Waldemar Szuba, któremu teraz, zdaje się, defektuje motocykl, traci bardzo dużo do rywali, przerywa wyścig. I na czele Wojciech Załucki w bardzo ładnym stylu pokonuje tutaj w Lublinie wiraże. Ślizga się tutaj po tych krzywiznach najszybciej i mija linię mety. Wojciech Załucki, dalej Robert Jucha, na trzeciej pozycji Paweł Staszek, a więc 3-3 w wyścigu czwartym, remis i po czterech biegach 14-10 dla gospodarzy lubelskiego motoru. Wyścig piąty w kasku białym, Henryk Piekarski w niebieskim, obok niego Robert Szewczyk w kasku żółtym, Dariusz Śledź, któremu w pierwszym starcie dzisiejszych zawodów nie powiodło się, przewrócił się na pierwszym wirażu, został przez sędziego wykluczony i w kasku czerwonym właśnie podjeżdża na pole startowe Lee Adams. A przed piątym wyścigiem czteropunktowa przewaga gospodarzy 14-10. Podjeżdżają tuż przed taśmę, muszą zastygnąć nieruchomo i jak najszybciej wyjechać. Tak, proszę Państwa, Lee Adams, za nim niespodzianka w kasku niebieskim Robert Szewczyk, ale tam Dariusz Śledź tuż za
za zawodnikiem motoru. Adams, Szewczyk, Śledź i Henryk Piekarski. Śledź na tym wirażu atakuje lubelskiego Żużlowca. Bardzo blisko zbliżył się do Roberta Szewczyka, który jednak odbiera te ataki ex-lublinianina. Na czele Adams. Dalej Szewczyk. Tutaj nastąpi atak Śledzia po zewnętrznej, ale dosyć dobrze blokuje te manewry Szewczyk. W tym momencie Szewczyk znalazł się tuż przy krawężniku, a na czele dalej ogląda się Lee Adams. Przed Szewczykiem na trzeciej pozycji Dariusz Śledź. On by chciał tutaj zdobyć te dwa punkty. Zbliżył się do Szewczyka. Teraz ponownie atak, ale nie. Na czele Adams, na drugiej pozycji Robert Szewczyk, na trzeciej Dariusz Śledź i na czwartej Henryk Piekarski, a więc dublet zawodników lubelskiego motoru 5-1 i po 5 wyścigach wygrywają gospodarze 19-11. Dobry wyścig, efektowne zwycięstwo Adamsa, ale tutaj kibice bardziej cieszą się z tych dwóch punktów młodego Roberta Szewczyka, a Dariusz Śledź, no cóż, troszeczkę na razie zawodzi tak swą drużynę, jak i tych kibiców, którzy lubią tego przesympatycznego zawodnika. Sierup zadysponował zmianę. W miejsce Zbigniewa Lecha w kasku białym pojedzie doskonale dotąd prezentujący się w Lublinie Wojciech Załuski. Obok niego w kasku niebieskim Jerzy Mordel. W żółtym Tomi Knudsen i w czerwonym Marek Kępa. Pojechali! Marek Kępa doskonale, ale Wojciech Załuski tuż przy nim. A do walki wmieszał się jadący w kasku niebieskim Jerzy Mordel. Lublinianie na czele, a Tomi Knudsen na ostatniej pozycji walczy tam ze swoim kolegą z drużyny. Teraz doskonały manewr Duńczyka. I zablokowany w tym momencie Jerzy Mordel już na ostatniej pozycji. Złośliwość rzeczy martwych. Kamera, przy której komentowałem zawody, odmówiła posłuszeństwa, zatem ze studia dopowiem. Pierwszy Marek Kępa, na drugiej pozycji Tomy Knudsen, na trzeciej Wojciech Załuski i na czwartej Jerzy Mordel, który przez pewien czas w tym wyścigu zajmował drugą lokatę, no ale wrocławianie bardzo ładnie objechali Mordela. I wyścig remisowy, pierwszy Kępa, drugi Knudsen, na trzeciej pozycji Wojciech Załuski i bez punktu Jerzy Mordel. 3-3 i 22-14 dla motoru. W wyścigu siódmym na starcie zameldowali się ci, do których należy żużlowa przyszłość. W kasku białym Bartłomiej Bardecki, w niebieskim Robert Dados, w żółtym Waldemar Szuba i w czerwonym Paweł Staszek. Najbardziej doświadczony z nich wrocławianin Szuba. Już na pierwszej pozycji, za nim Staszek, Dados i Bardecki. Szuba, atakowany teraz przez Pawła Staszka, no ale utrzymuje bezpieczną odległość od zawodnika lubelskiego i w dalszym ciągu bez zmian. Waldemar Szuba, coś się stało w motocyklu. Szuby, niesłychane. W pierwszym starcie miał defekt i teraz to samo. I diametralnie inna sytuacja na torze. Lublinianie na czele, kasku czerwonym. Paweł Staszek przed Robertem Dadosem. I po jeden punkt spokojnie jedzie Bartek Bardecki.
jadał jak na paradzie, odległości ogromne, jak na sznurku. I kolejny podwójny sukces zawodników lubelskich. No ale pecha miał Waldemar Szuba, który zdecydowanie przewodził stawce rywali, ale niestety zdefektował mu motocykl. A więc 5-1 dla motoru i po 7 wyścigach 27-15. Przewaga wzrasta, a przypomnę, wygrał Paweł Staszek przed Robertem Dadosem i Bartłomiejem Bardeckim. Natomiast motocykl Waldemara Szuby, a właściwie jego defekt, sprawił, że ten najbardziej doświadczony w tej stawce juniorów motocyklista nie ukończył drugiego z kolei swego wyścigu. Wyścig ósmy, w kasku czerwonym Robert Jucha, w żółtym Tommy Knudsen, w kasku niebieskim Jerzy Mordel i w kasku białym w miejsce Henryka Piekarskiego pojawił się na torze Dariusz Śledź. Przewaga motoru wynosi 12 punktów, 27-15. Dosyć niespodziewanie, osłabieni gospodarze wygrywają z zespołem mistrza Polski, który też przyjechał tutaj, no, bez swojego Piotra Barona. Zatem rezerwy taktyczne pojawiają się tutaj na stadionie. Sędzia dość długo przytrzymywał taśmę, ale już wystartowali. I na czele, tak, Knudsen ze Śledziem. Ciężko będzie zawodnikom motoru przedrzeć się przez tę renomowaną parę, ale tam atakuje w kasku niebieskim Jerzy Mordel. Na czele teraz Śledź asekurowany przez Duńczyka. Wściekle usiłuje rozdzielić tę parę, wedrzeć się między nich Jerzy Mordel, ale jak dotąd bezskutecznie. Wrocławianie, Dariusz Śledź, Tomi Knudsen stworzyli na torze taką zaporę, przez którą naprawdę ciężko się jest wcisnąć, a nam tutaj żużel na naszym stanowisku zupełnie zalepia mikrofony, oczy. Jesteśmy zasypani od stóp do głów, ale jest to Speedway, proszę Państwa. Wrocławianie na czele wyścigu ósmym. Knudsen ze Śledziem. Nie wiem, kto był pierwszy, kto był drugi, to nie jest istotne. Dublet wrocławian, 5-1. Pierwszy w dzisiejszym spotkaniu, a na trzeciej pozycji w kasku niebieskim Jerzy Mordel. Bez punktu tym razem Robert Jucha i mamy zmniejszenie różnicy, 28-20 wygrywa lubelski motor z wrocławskim WTS-em. Czerwony Kępa, żółty Załuski, niebieski Szewczyk i biały Tommy Knudsen. Pojechali! Och, proszę Państwa, straszna kraksa na pierwszym wirażu. Trzech żużlowców, kto to ocalał? Tommy Knudsen, a tu wszyscy leżą. Niesamowita historia. Chyba w poślizg wpadł Marek Kępa, powodując właśnie tę niesamowitą kolizję trzech zawodników. W kasku żółtym Wojciech Załuski już wstał. Z dziesiątką Robert Szewczyk. I w kasku czerwonym Marek Kępa. Marek Kępa nie rusza się. Robert Szewczyk, również wjechała karetka pogotowia. Zapraszają drugi pojazd na tor porządkowi.
No, niesamowity, proszę Państwa, wypadek. Na pierwszym wirażu było bardzo ciasno i proszę. W powtórzonym wyścigu dziewiątym nie wystartuje Marek Kępa. Został przez sędziego wykluczony, a więc w kasku żółtym Wojciech Załuski. W miejsce poobijanego Roberta Szewczyka, w kasku niebieskim rezerwowy motoru Robert Girski. I w kasku białym Duńczyk Tommy Knudsen. Wyjechali zawodnicy ze startu. Zgodnie z przewidywaniami Knudsen przed Wojciechem Załuskim, a Robert Girski no, skazany jest tutaj na spokojne dowiezienie jednego punktu, tak nam się wydaje, chociaż dosyć dzielnie stara się walczyć z Wojciechem Załuskim. No, ale ma minimalne szanse na znalezienie się na drugiej pozycji. Tommy Knudsen, Wojciech Załuski i Robert Girski. A my w międzyczasie dowiedzieliśmy się, że obaj zawodnicy motoru nie odnieśli jakichś poważniejszych obrażeń. Marka Kępę zapewne jeszcze dzisiaj zobaczymy na torze w trakcie zawodu, a Roberta Szewczyka, no nie wiemy, co orzeknie lekarz. A tutaj bezproblemowe zwycięstwo Tommy Knudsena przed Wojciechem Załuskim i Robertem Girskim. Kolejny podwójny sukces żużlowców wrocławskich, 5-1. A my tutaj liczymy punkty, 29-25 jeszcze dla zespołu gospodarzy, a więc z 12-punktowej niedawno jeszcze przewagi lublinian zrobiło się ledwie 4 punkty. 29-25 po 9 wyścigach w meczu Motor WTS Wrocław. Minęło już 2 godziny zawodów w Lublinie, robi się ciemno, a my mamy dopiero wyścig 10. Sprawiły to kraksy, defekty, no i wygrywa motor z WTS-em Wrocław 29-25, a w wyścigu 10 w kasku żółtym Dariusz Śledź, w niebieskim Paweł Staszek, w kasku białym Bartłomiej Bardecki i w czerwonym Robert Jucha. Żużlowcy niewiele sobie robią z faktu, że jest i zimno, i coraz bardziej mroczno, no ale zawody muszą się odbyć. Paweł Staszek, proszę Państwa, błyskawiczny start lubelskiego juniora. A za nim w kasku czerwonym Robert Jucha, Dariusza Śledzia podrzuciło na jednym z wiraży i mamy następującą kolejność. Paweł Staszek przed Robertem Juchą i Dariusz Śledź wściekle atakujący lubelską parę. W dalszym ciągu lublinianie. Ten młodszy Staszek i asekurujący go doświadczony Robert Jucha, a Śledź wydaje się bezradny. No w Lublinie przed dawną publicznością nie czuje się Darek najlepiej. A tutaj motor odradza straty. Paweł Staszek przed Robertem Juchą.
Dariuszem Śledziem i Bartłomiejem Bardeckim. 5-1 dla Motoru. Ludzie wstają z miejsc, a zwyciężył rewelacyjny Paweł Staszek przed Robertem Juchą, Dariuszem Śledziem i Bartłomiejem Bardeckim. Doping na lubelskim stadionie jest ogromny. To za zwycięstwo niespodziewane Pawła Staszka i Roberta Juchy nad Dariuszem Śledziem, ale to już historia. W wyścigu 11 na starcie mamy w kasku białym Waldemara Szubę, w czerwonym Lee Adamsa, w kasku żółtym Wojciecha Załuskiego i w niebieskim Roberta Dadosa. Wojciech Załuski do tej pory, ja tutaj liczę szybko, 3 i 3,6, 1, 7 i 2, 9 punktów w czterech startach. Lee Adams po raz trzeci zameldował się tutaj na celowniku. Do tej pory komplet punktów, 6. I mamy Szubę w białym, w czerwonym Adamsa, w żółtym Załuskiego i w kasku niebieskim Roberta Dadosa. Został troszkę... Adams, proszę Państwa, na starcie, a na czele doskonale jeżdżący Wojciech Załuski. Załuski przed Adamsem. A tam szalona walka o trzecią pozycję. Doskonale wyszedł w niebieskim kasku na tym wirażu młody Robert Dados i wyprzedził Waldemara Szubę. No, no, no. Wojciech Załuski przed Adamsem, Dadosem i Szubą. Adams będzie naciskał zawodnika z Wrocławia, ale on wypracował sobie kilkumetrową przewagę i na razie przewodzi stawce rywali. Wojciech Załuski na drugiej pozycji, Lee Adams na trzeciej, Robert Dados, ale tutaj Adams bardzo niebezpieczny zbliżył się do Załuskiego. No, ma niezwykła walka w dalszym ciągu. Załuski, jeszcze jeden atak australijskiego jeźdźca i koniec wyścigu. Załuski, Adams na trzeciej pozycji, Dados i bez punktu Waldemar Szuba. Remisowy przebieg tego wyścigu i finisz 3:03:37:29, jeśli dobrze liczę, dobrze tak dla zespołu Motoru w spotkaniu z WTS Wrocław. Wyścig 12. Publiczność na stadionie w Lublinie skanduje Marek Kępa. Marek Kępa. Tak, po tym upadku na pierwszym wirażu weteran drużyny lubelskiej wyjechał na tor i pojedzie w wyścigu 12 w kasku czerwonym, a w kasku niebieskim jego partnerem będzie Jerzy Mordel, w żółtym Dariusz Śledź, a w miejsce Henryka Piekarskiego trener Nieścieruk polecił wziąć udział w tym wyścigu Krzysztofowi Jankowskiemu. 37:29 wygrywa w
tym dramatycznym spotkaniu drużyna motoru z wrocławianami. Ale finisz może być bardzo emocjonujący i zacięty. Zależeć to będzie również od tego wyścigu, czy Kępa nie odczuł tego upadku, który wydawał się bardzo groźny. No ale żużlowcy, twardy naród. I właśnie mamy popularnego nad Bystrzycą Marka na starcie 12 wyścigu. Powtórzę. W kasku niebieskim Jerzy Mordel, w białym Krzysztof Jankowski, w kasku czerwonym Marek Kępa i w żółtym Dariusz Śledź, któremu jak do tej pory w rodzinnym mieście nie bardzo się powodzi. W czterech startach ledwie 4 punkty. No nie tak chyba planowano we wrocławskim obozie. Taśma w górę. Znowu przepychanka, proszę Państwa. Ale na czele Dariusz Śledź, tuż za nim Marek Kępa. Jerzy Mordel na trzeciej pozycji, a na ostatniej Krzysztof Jankowski. Marek Kępa atakuje Dariusza Śledzia, ale odległość między liderem a zawodnikiem lubelskim jest dosyć spora. Wynosi około 10, 12, może 15 metrów. Dariusz Śledź w dalszym ciągu na czele, za nim Kępa, a trzeciej pozycji przed atakami Krzysztofa Jankowskiego broni Jerzy Mordel. Dariusz Śledź przed Markiem Kępą, Jerzym Mordelem i Krzysztofem Jankowskim. Tutaj walka o trzecią lokatę może być jeszcze zacięta. Tumany żużlu przesłaniają nam obraz, ale zwycięstwo Dariusza Śledzia w 12 wyścigu. Na drugiej pozycji Marek Kępa, na trzeciej Jerzy Mordel bez punktu, Krzysztof Jankowski i kolejny remis dzisiejszych zawodów. 3-3, a po 12 startach 40-32 dla zespołu trenera Witolda Zwierzchowskiego. Roberta Szewczyka okazała się groźniejsza niż przypuszczaliśmy. W jego miejsce pojedzie rewelacyjny dziś Paweł Staszek w kasku niebieskim. Obok niego w kasku białym Zbigniew Lech, w kasku czerwonym Australijczyk Lee Adams i w żółtym Tommy Knudsen, a więc rewanż tych gigantów żużlowych torów Adamsa i Knudsena. A przed 13 wyścigiem motor wygrywa z mistrzem Polski 40-32. Jeszcze zawodnicy nie podjechali na pole startowe. Już to właśnie robią Adams i Paweł Staszek, najbliżej krawężnika ustawiający się. W kasku niebieskim Staszek, w białym Lech, w czerwonym Adams i w kasku żółtym Knudsen. Kibice w Lublinie zacierają ręce. Cóż to będzie za walka między Knudsenem a Adamsem? Adams chyba błyskawicznie wyczuł intencje sędziego. Startera już jest na czele. Ale teraz atak Knudsena po zewnętrznej stronie. Adams odpiera to natarcie Duńczyka, który jest
jednak siedził na tylnym kole nieustannie. Adams, Knudsen na trzeciej pozycji, Staszek i na samym końcu Zbigniew Lech. Cóż za walka o pierwsze miejsce w dalszym ciągu. Lee Adams, ale tuż za nim Tommy Knudsen. Bez szansą żadnych ci, którzy okupują trzecią i czwartą pozycję w tym wyścigu, w którym główną rolę grają ci, których oklaskuje cały żużlowy świat. Adams, Knudsen. Knudsen teraz przypuszcza niesamowity atak na przeciwległej prostej. I co? Pierwszy Adams, drugi Tommy Knudsen, na trzeciej pozycji Paweł Staszek i na ostatniej Zbigniew Lech. Zwycięstwo zespołu motoru 4-2 i przewaga Lublinian już jest bezapelacyjna. 44-34 po 13 startach w dzisiejszych zawodach. Pół godziny minęło już od rozpoczęcia spotkania lubelskiego motoru z WTS-em Wrocław, a my mamy dopiero 14 wyścig. Pojadą w nim w kasku żółtym Krzysztof Jankowski, w czerwonym obok niego Robert Jucha, w kasku białym Dariusz Śledź i w niebieskim Marek Kępa. 44-34 przed tym startem wygrywa drużyna lubelskiego motoru z zespołem mistrza Polski. No a więc teoretycznie nie mogą już Lublinianie tego meczu przegrać. Gdyby w 14 i 15 wyścigu ich najlepsi jeźdźcy zajęli nawet trzecie lokaty, no to te dwa punkty muszą Lublinianie zachować w ogólnym bilansie. Dwa punkty oczywiście przewagi, ale nie liczmy przed wyścigiem. Przed tym właśnie 14, który już powinien rozstrzygnąć o zwycięstwie w tych zawodach. Kaskożółtym Jankowski, w czerwonym Robert Jucha, w białym Śledź i w niebieskim Marek Kępa. Marek Kępa błyskawicznie wyszedł ze startu, a tuż za nim. Ulokował się, proszę Państwa, Robert Jucha. W kasku białym Dariusz Śledź nie ukończy tego wyścigu. Ma kłopoty z motocyklem. Na czele Lublinianie Kępa przed Juchą i Krzysztofem Jankowskim. Słońce schowało się za chmury, które nadciągają nad stadionem. Oszczędziły nam one tutaj dzisiaj deszczu. Ale sypie się tego żużla z toru, co nie miara. Na czele lubelska para, Marek Kępa. No cóż za postawa po tym fatalnym upadku. Marek jest bardzo ambitnym, doświadczonym motocyklistą i tutaj pokazuje swoją klasę. 18 lat startów na polskich i angielskim torze i koniec wyścigu. Marek Kępa, drugi Robert Jucha, trzeci Krzysztof Jankowski, a więc efektowny dublet motoru w 14 wyścigu. 5-1 i 49-35 przed finałowym biegiem na torze lubelskim.
I to już ostatni wyścig dzisiejszych zawodów. Wygrał zespół motoru, który przed 15 wyścigiem prowadzi 49-35 z mistrzem Polski WTS z Wrocławia. A na deser niejako mamy na starcie w kasku czerwonym Lee Adamsa, w żółtym Wojciecha Załuskiego, w kasku niebieskim Pawła Staszka, tego rewelacyjnego zawodnika młodzieżowego motoru, i w kasku białym Tommy Knudsena z Danii. 49-35. Któż by się spodziewał w dzisiejszym spotkaniu, chociaż wrocławianie przyjechali bez Piotra Barona, ale w zespole lubelskim Dariusz Stenka też ma kontuzję i nie zobaczyliśmy go oczywiście na starcie. 15 wyścig. Lee Adams w kasku czerwonym, w żółtym znakomicie jeżdżący, no ale niestety dość osamotniony, wspomagany przez Tommy Knudsena, Wojciech Załuski, obok Paweł Staszek w niebieskim i właśnie Duńczyk Knudsen w kasku białym. Knudsen! Knudsen, za nim Załuski, a tam szalejący, bezradny Lee Adams, którego wrocławianie bardzo umiejętnie zablokowali tuż przed wejściem w pierwszy wiraż. Dokonuje cudów australijski jeździec. Na jednym kole, balansując motocyklem, starał się zmniejszyć dystans do Wojciecha Załuskiego. Teraz atak Adamsa, a na czele w kasku białym Tommy Knudsen, udany rewanż duńskiego żużlowca, który tutaj musiał uznać wyższość i Marka Kempy, i w jednym z wyścigów właśnie Lee Adamsa. Tommy Knudsen, ostatnie okrążenie przed Wojciechem Załuskim i starającym się prześcignąć Załuskiego Australijczykiem Adamsem. Walka niesamowita o drugą pozycję. Nie liczy się w tej walce Staszek, a tutaj atak niesłychany australijskiego motocyklisty. Nie wiem dokładnie z naszego stanowiska, czy zdołał on prześcignąć Wojciecha Załuskiego. Na pewno wygrał Tommy Knudsen. A kto zajął drugie miejsce, zaraz Państwu to przekażemy. Przed tym wyścigiem motor wygrywał z wrocławianami 49-35, a my oczekujemy na werdykt sędziego zawodów, kto zajął drugą pozycję, aby Państwu to przekazać. Z całą pewnością na pierwszym miejscu minął linię mety Duńczyk Knudsen. Na drugim Wojciech Załuski, jak tutaj się dowiadujemy, na trzeciej pozycji Lee Adams i na ostatniej Paweł Staszek. A więc 5-1 w pożegnalnym wyścigu dla wrocławskiej Sparty w meczu z motorem, ale motor pokonał mistrzów Polski 50-40. To wszystko, proszę Państwa, z dzisiejszych bardzo emocjonujących zawodów. My dziękujemy wszystkim, którzy oglądali naszą relację. Do miłego zobaczenia.